Kotka wróciła do domu kulejąc. Domownicy zawieźli ją do przychodni weterynaryjnej. Została postrzelona ze broni śrutowej. Jakieś wiatrówki większego kalibru, prawdopodobnie gdyż rozmiar śrutu był dość duży. Została operowana. Lekarz weterynarii po operacji stwierdził, że łapka jest tak roztrzaskana, że strzał musiał paść z niewielkiej odległości, gdyż no, wskazują na to obrażenia, jakie doznała. Sprawa postrzelenia zwierzęcia została zgłoszona do głogowskiej policji. Prowadzimy w tej sprawie postępowanie, wyjaśniamy, czy faktycznie doszło tam do przestępstwa. No, wszystko wskazuje na to, że tak się stało i no, ta sprawa będzie wyjaśniana przez nas. Zdaniem właściciela kotki ktoś urządza polowanie na zwierzęta, bo w ostatnich tygodniach zaginęło bez wieści już kilka kotów. Po ostatniej sytuacji możemy domniemać, że mogły podzielić los tej ostatniej kotki, która została tak chamsko postrzelona. To kolejna już sprawa w rejonie głogowskim związana ze znęcaniem się nad zwierzętami. W sądzie zapadły już wyroki. Spraw o znęcanie nad zwierzętami jest coraz więcej. Jest to zjawisko powszechne. Próbujemy z tym walczyć, jednak nie wszystkich sprawców czynu udaje się ustalić. Postrzelona kotka spędzi w gipsie 6 tygodni, ma dożylne zastrzyki i bardzo cierpi. Za znęcanie się nad zwierzętami grozi do 2 lat więzienia.